Siemka, Tomka, witam was na kolejnym odcinku z... Dobra. Można by to nazwać troszkę od zera do Albańczyka, ale raczej wpasujemy to w serię zwykłą. Dlatego, że... Dobra, teraz może jeszcze coś tam powiem, ale potem może się to przerodzi w serię openingów. Zobaczymy, na ile mi siły starczy, bo to nie są proste skrzynki do zdobycia. Mianowicie skrzynki frakcyjne, które zdobywamy za potężny pasek miesięczny. Tak, kiedy przypiszemy się do jakiejś frakcji danego miasta, to możemy, jeśli mamy oczywiście konto premium, rewards can only be claimed with purchased premium status. Czyli jeśli tylko mamy premkę, to możemy odbierać te skrzyneczki, które widzicie tutaj na dole po kolei, i one są odblokowane co tydzień. I potem macie czas do końca miesiąca, żeby je dropnąć. Czyli co tydzień możemy sobie jedną, a jak na sam koniec miesiąca wbijemy, to możemy wszystkie, ale musimy się spocić, bo musimy 100 tysięcy punktów frakcyjnych wbić w danego miesiąca, żeby odblokować właśnie te 4 skrzyneczki. Codziennie tutaj mamy też pasek, który pozwala nam na zdobycie 5 tysięcy punktów tych, no, reputacji frakcji. Więc stwierdziłem, że będę codziennie wbijał ten pasek, bo chciałbym troszkę filmów nagrać też z frakcją, związanych z punktami frakcji. Oczywiście w tym systemie, który teraz istnieje, bo kiedyś był inny. I w związku z tym, no, takim efektem ubocznym jest to, że faktycznie robię ten pasek miesięczny bez problemu. Bo jeśli codziennie robię sobie te 5000 tych punktów, żeby zdobyć właśnie te 5000 dodatkowych punktów reputacji, to automatycznie po 5 dniach, nawet czasami 4, mam tą skrzynkę wbitą. Więc tyk, 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 co tydzień wystarczy na te właśnie 4-5 dni sobie skoczyć na frakcję, nabić ten jeden pasek daily i koniec końców na, tam wiecie, 20 któregoś danego miesiąca macie te 100 tysięcy wbite i są te 4 skrzyneczki. Oczywiście to, na co możecie przeznaczyć te punkty frakcyjne, no to już jest wasza sprawa. Możecie sobie serduszka kupować, czy mounty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wbijamy tutaj frakcje, im wyższy poziom mamy, tym więcej tutaj bonusowych tych punktów dostajemy też. Czyli na przykład na tym poziomie, w którym teraz jestem, dostaję dodatkowo 20%. Gdzieś w internecie taką rozpiskę widziałem, że na najwyższym poziomie tam się dostaje plus 30%. Generalnie to co wbicie takiej rangi, takiego kolejnego pułapu, jak widzicie tutaj takie pyk, 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 i jest tutaj kolejny pułap, i potem jest kolejny pułap, widzicie tak, że znacząco się zmienia ten wygląd rangi. To za każdym razem chyba wtedy dostajecie plus 5%. Także teraz ze złotych, jak przejdę tutaj na te 1400, to dostanę kolejne 5% bonusu i potem chyba na samym końcu dostaje się też kolejne 5. Więc w sumie 30% bonusu dodatkowo się dostaje. Także całkiem spoko, 30% więcej tych punktów frakcji będziecie zdobywać za robienie. No dobra, no to by było tutaj z tej strony tyle, ale 30% to wydaje się nie tak dużo, no ale jak będziecie potem robić na dużą skalę, no to jednak 30%, no, będzie się wydało faktycznie fajnym dodatkowym zarobkiem. No oczywiście ta tutaj ranga tej frakcji, no, wygląda potem niesamowicie. No ale przejdźmy już do samej tej głównej rzeczy, meritum, które mieliśmy dzisiaj przetestować, sprawdzić. Mianowicie opening tych skrzynek, które po kolei dostajemy. Czyli cyk, z pierwszej skrzyneczki dostaliśmy, uwaga, uwaga, 41 tysięcy plus 2 woreczki, które dają w sumie 20 tysięcy, czyli mamy 41 tysięcy i tutaj książeczki na 200 tysięcy expa i na 50 tysięcy expa. O, może fajnie by było, jakbym to gdzieś tutaj na bok odkładał i nie mieszałoby się to nam. O, na sam dół sobie tutaj położymy. Jak z altem naciskacie, to wam będzie to się nie łączyło, tylko na sam dół wpadało. Dobra, otwórzmy kolejną skrzyneczkę. Cyk, tutaj mamy 300 tysięcy expa i znowu 20 tysięcy w woreczkach i 50 tysięcy w lucie, więc ten lód znowu, no, jest taki sam. Dwóch
początkowych skrzynek dostałem pierw 250 tysięcy fejmu, teraz 300 tysięcy, po 50 tysięcy kasy plus po dwa woreczki po 10 tysięcy. Kolejna. Tutaj jest ciutkę więcej i znowu 300 tysięcy fejma dostajemy. Znowu dostajemy dwa woreczki, 20 tysięcy i dostajemy 80 parę tysięcy, w tym jedno serduszko, więc też bez szału. Tak. I największa skrzyneczka, która wymaga od nas zdobycia 100 tysięcy punktów frakcji w danym miesiącu, uwaga, uwaga, i z niej wypadło 5 woreczków, tak, 5 woreczków. Więc mamy 50 tysięcy plus 90 tysięcy w lucie, więc jest to, no cóż, mało. Tak, mało. Ale dostaliśmy do tego jeszcze 450, tak, 450, nie 200, nie 300, tylko 450 tysięcy fejmu. Dobra, teraz podsumujmy. Czyli z tamtych skrzyneczek dostawaliśmy po 20 tysięcy silvera, czyli w sumie plus ta 110 tysięcy silvera dostaliśmy. 110 tysięcy silvera. A teraz zbierzmy wszystko. Czyli za cały miesiąc, za wszystkie skrzyneczki, które dostaliśmy, mamy dokładnie 380 tysięcy silvera, woreczki plus lód. 380 tysięcy, żenująco mało. I mamy tutaj 1 300 tysięcy fejmu. No i ten fejm jest ok. Ten fejm jest naprawdę ok. Jak... Dobra, wiem, że w skali miesiąca to nie jest jakoś super dużo, ale jako na taki dodatek, to fejm jest ok. Ale lód? Za tyle roboty? Ja wiem, dostajemy serduszka, dostajemy co tydzień jeszcze te bonusowe punkty za tam... Jak się tam nasza cała frakcja sprawuje, prawda? Jest taki weekly report. Tutaj dostajemy dodatkowe punkciki. Jasne, wiadomo. Spoko. Ale... Nie o to chodzi. Tutaj po tych skrzyneczkach spodziewalibyśmy się znacznie więcej. Więc powiem tak. Czy wam się te skrzyneczki spodobały? Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym co miesiąc starał się przedstawić wam taki opening właśnie z tych skrzyneczek? No, ja na pewno będę się starał, bo chciałem wbić tą rangę najwyższą. Ale czy wam się to spodobało? Czy chcecie patrzeć, jak leci mi z tych skrzyneczek? To dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live.